Swój wykład o dziadach chciałbym zacząć od pewnej banalnej uwagi. Banalne uwagi są co prawda banalne, ale od czasu do czasu warto je powtarzać. Mój banał dla Was brzmi: nie o każdym tekście można wygłosić wykład z jasnymi tezami. Innymi słowy, istnieją utwory literackie, które nie dają się łatwo opowiedzieć, zaklasyfikować czy scharakteryzować. Do takich tekstów należą Dziady Adama Mickiewicza, wydane, jak wiecie, w 1823 roku, części druga i czwarta, oraz w 1832 roku, część trzecia. Dziady są trudne do opowiedzenia dlatego, że nasuwają wiele pytań bez łatwych odpowiedzi. Oto niektóre z nich. Czy mamy do czynienia z jednym dziełem literackim w kilku częściach, czy też z czterema tekstami o wspólnym tytule? Jeśli jest to jedno dzieło, to jak wyjaśnić rozmaitość znaczeń wpisaną w poszczególne części dramatu? Przecież trzecia część Dziadów jest dramatem chrześcijańskim, pozostałe części dramatu są dramatem pogańskim. A jeśli są to różne dzieła, to dlaczego noszą ten sam tytuł? Przecież w trzeciej części Dziadów motyw obrzędu pojawia się dopiero na końcu utworu, w scenie dziewiątej i nie odgrywa większej roli w przebiegu akcji. Te pytania można mnożyć i wiele z nich z pewnością znacie i sami sobie zadajecie. Jaki jest status ontologiczny bohatera Dziadów? Czy jest duchem samobójcy, człowiekiem, upiorem, a może jeszcze kimś zupełnie innym? Co oznacza tajemniczy uśmiech pasterki w drugiej części Dziadów albo rana na czole Konrada w czwartej części Dziadów? Oczywiście nie da się udzielić odpowiedzi na te pytania ani w krótkim wykładzie, ani w długim. Gdyby zresztą istniały łatwe odpowiedzi na te pytania, Dziady nie byłyby dramatem romantycznym. Musimy zgodzić się na jasności i niedopowiedzenia wpisane w utwór Mickiewicza. Utwór Mickiewicza, jak wspomniałem, należy właśnie do tych, które nie pozwalają się łatwo opowiedzieć. Nie znaczy to jednak, że nic nowego i nic odświeżającego nie da się powiedzieć o utworze Mickiewicza. Żeby zaktualizować nasze spojrzenie na Dziady, proponuję Wam dzisiaj jedno zagadnienie. Proponuję zastanowić się nad tym, co oznacza tytuł Dziady, tytuł utworu Mickiewicza. Jeśli sobie odpowiemy na pytanie, co oznacza tytuł Dziady, być może uzyskamy ważną wskazówkę przy interpretacji poszczególnych części dramatu i przy poszczególnych scenach tych części dramatu. Z pozoru tytuł Dziady nie wydaje się zaskakujący. Wydaje się, że Dziady to po prostu dziady, że był kiedyś taki obrzęd na terenach dawnej Litwy i Mickiewicz zatytułował dramat, biorąc nazwę od nazwy tego obrzędu. Pozwólcie, że zacytuję przedmowę samego Mickiewicza, przedmowę, która się ukazała w wydaniu drugiej, czwartej części Dziadów, przedmowę otwierającą dramat. Dziady jest to nazwisko uroczystości obchodzonej dotąd między pospólstwem w wielu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii na pamiątkę dziadów, czyli w ogólności zmarłych przodków. Uroczystość ta początkiem swoim zasięga czasów pogańskich i zwała się niegdyś ucztą kozła, na której przewodniczył koźlarz, huslar, guślarz, razem kapłan i poeta, gęślarz. Koniec cytatu z Mickiewicza, z przedmowy. Zdaje się, że nic dodać, nic ująć. Mickiewicz podał prawie encyklopedyczną definicję. Jeśli dzisiaj zajrzycie do dowolnego słownika albo do dowolnego leksykonu, znajdziecie podobną charakterystykę obrzędu dziadów, charakterystykę, która zarazem odnosi się do dramatu Mickiewicza. Sprawa jest więc jasna. Nazwa dramatu jest powtórzeniem nazwy samego obrzędu. Słowo dziady oznacza więc po pierwsze tytuł dramatu Mickiewicza, po drugie nazwę obrzędu odprawionego, jak pisze poeta, w wielu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii. Zwróćmy jednak uwagę, że w naszym potocznym języku słowo dziady funkcjonuje trochę inaczej. W naszym dzisiejszym użyciu oznacza ono coś bardziej przyziemnego, albo ściśle biorąc oznacza osobę. Kiedy używamy słowa dziady, my dzisiaj w naszych czasach, Mickiewicz w swoich czasach, mamy na myśli po prostu dziadków. Dziad to ojciec ojca. Dziady to nasi przodkowie. Dziad to w ogóle nasz przodek. Możemy mówić o naszych dziadach i pradziadach jako o naszych przodkach. Do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia. Kiedy mówimy o
naszych dziadach i pradziadach, to często myślimy nie tylko o naszych osobistych przodkach, lecz także o przodkach z naszej rodziny, czy w ogóle z naszej kultury. Już teraz warto zwrócić uwagę, jak wieloma znaczeniami opalizuje tytuł Mickiewicza, odwołujący się zarówno do obrzędu, jak i do ludzi, którym ten obrzęd był poświęcony, dla których był odprawiany. Innymi słowy, utwór Mickiewicza przedstawia obrzęd dziadów odprawiany dla przodków, czyli dziadów. W dramacie pojawia się motyw wywoływania duchów tych przodków, a więc wywoływania dziadów. Cytuję krótki fragment z dramatu Mickiewicza z drugiej części. Czyscowe duszeczki, w jakiejkolwiek świata stronie, czyli która w smole płonie, czyli marznie na dnie rzeczki, czyli dla dotkliwszej kary w surowym wszczepiona drewnie, gdy ją w piecu gryzą żary i piszczy i płacze rzewnie, każda spieszcie do gromady, gromada niech się tu zbierze. Oto obchodzimy dziady, wstępujcie w święty przybytek, jest jałmużna, są pacierze i jedzenie i napitek. Tyle fragmentu z drugiej części dziadów Mickiewicza. Jak widzicie, mamy tu do czynienia z wywoływaniem duchów zmarłych, a więc właśnie z wywoływaniem dziadów w Noc Dziadów. Guślarz, a więc postać odprawiająca obrzęd, zachęca te duchy, by dołączyły do gromady. Rzuca się w oczy fakt, że guślarz stara się zwabić duchy przodków ucztą obrzędową. Powtórzenie krótkiego cytatu: jest jałmużna, są pacierze i jedzenie i napitek. Koniec cytatu. Zdawałoby się, że duchom na nic się nie zda uczta obrzędowa, skoro są istotami właśnie duchowymi. Trudno wyobrazić sobie ducha, który spożywa pączki, ciasta, mleczko, a takie właśnie przysmaki znajdują się w uczcie obrzędowej opisanej przez Mickiewicza. Pytanie teraz, czy chodzi tutaj wyłącznie o konwencję literacką wykorzystaną Mickiewicza, który wymyślił sobie, że w jego dramacie duchy są łase na ciasta i mleczko. Niekoniecznie tylko o to. Z książek folklorystycznych wiemy, że podczas obrzędu dziadów rzeczywiście wystawiano na grobach, dodajmy na grobach zasłanych obrusem, różne przysmaki, jedzenie i picie. Wierzono także, że duchy można w ten sposób zwabić i że te duchy chętnie częstują się smakołykami zastawionymi na grobach. Kluczowa sprawa. W imieniu duchów, a więc w imieniu zmarłych przodków, po to jedzenie przychodziły jednak pewne osoby, wędrowni żebracy, i zabierały te przysmaki do swoich tobołków. Postaci tych wędrownych żebraków uchodziły wówczas za postaci mediacyjne, to znaczy postaci, które potrafią pośredniczyć między światami, dokonywać pewnego transferu z ziemi w zaświaty i z zaświatów na ziemię. Te postaci mediacyjne zjawiały się na obrzędzie m.in. po to, by zabrać wiktuały i przekazać je na tamten świat. Teraz możemy sobie zadać pytanie, jak nazywano tych wędrownych żebraków. Nazywano ich oczywiście dziadami. Mała dygresja, dzisiaj to określenie także funkcjonuje w języku i często jest nacechowane pejoratywnie. Warto dodać, że niekoniecznie takie pejoratywne znaczenie miało w czasach Mickiewicza. Wręcz przeciwnie, skoro dziad przychodził ze światów, uchodził za boskiego posłańca. Sądzono wówczas, że jest Bożym wysłannikiem, dlatego należało traktować go z szacunkiem. Koniec dygresji. Możemy sobie przypomnieć cały ten splot zdarzeń po tym fragmencie, który wam przytoczyłem. Cały splot znaczeń wpisany w tytuł mickiewiczowskiego dramatu. Dramat pod tytułem Dziady opowiada o obrzędzie dziadów odprawianym w Noc Dziadów dla dziadów, czyli zmarłych przodków, a w tym obrzędzie kluczową postacią był dziad wędrowny, postać mediacyjna. Czy to splątanie znaczeń było przypadkowe? Z pewnością nie. Jak spojrzymy na wszystkie części dramatu Mickiewicza, łatwo zauważymy, że poeta świadomie gra różnymi znaczeniami i różnymi odcieniami znaczeń słowa dziady. Wykorzystuje jego różne sensy i konotacje. Dla przykładu powiem, że bohater czwartej części Dziadów, którego często uznajemy za romantycznego kochanka, ten właśnie bohater, który w jesienną noc przychodzi do chaty księdza, przedstawia się nam z wyglądu bardzo charakterystycznie. Przytoczę jeszcze jeden cytat, tym razem z czwartej części Dziadów. To sekwencja, którą dziecko w czwartej części Dziadów wygłasza na widok tajemniczego gościa. Czemu was, pan, tak jesteś dziwacznie ubrany?
jak strach albo rozbójnik, co to mówią w bajce. Z różnych kawałków sukmany na skroniach trawa i liście, wytarte płótno przy pięknej kitajce, jaka to na sznurku blacha. Różne paciorki, wstążek o krajce, ha, 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 ha. Dali Bóg was, pan, wyglądasz na stracha. Koniec cytatu. Czy nie macie wrażenia, że ten romantyczny kochanek, który przychodzi do chaty księdza, przypomina z wyglądu wędrownego dziada? I czy w tym przypadku również to zbieg okoliczności? Nie sądzę, żeby tak było. Zwróćcie uwagę, że jedna z głównych postaci w drugiej części dramatu Mickiewicza, guślarz, również jest scharakteryzowany podobnie do wędrownego dziada. A więc bohater czwartej części Dziadów przypomina nam wędrownego dziada. Guślarz z drugiej części Dziadów także ma charakterystyczne cechy takiej postaci. Krótki cytat z przedmowy Mickiewicza. Wracam do tej przedmowy. Uroczystość ta początkiem swoim zasięga czasów pogańskich i zwała się niegdyś ucztą kozła, na której przewodniczył koźlarz, huslar, guślarz, razem kapłan i poeta, gęślarz. Koniec cytatu. Otóż na terenach Litwy, Białorusi, Ukrainy w czasach Mickiewicza i w czasach późniejszych można było spotkać postaci wędrownych śpiewaków grających na lirze korbowej i śpiewających pobożne pieśni. Kim był więc guślarz, razem kapłan i poeta? Mickiewiczowski guślarz, jak wspomniałem, również przypomina takiego dziada lirnika. W romantycznym myśleniu taki dziad lirnik, wędrowny poeta, stał się arcywzorem poety, przykładem ludowego poety i od czasów Mickiewicza właśnie to słowo guślarz zadomowiło się w języku. Do tego stopnia, że nawet Juliusz Słowacki w Królu Duchu, pisząc o ludowych poetach, arcypoetach, nazywał ich właśnie guślarzami. Od tych wszystkich niuansów i ciekawostek związanych ze słowem dziady, z funkcjonowaniem tego słowa w czasach Mickiewicza i w naszych czasach, istotniejsze jest jednak to, że słowo dziady w dramacie ma niestabilne, ruchome znaczenie. Inaczej mówiąc, każda część dziadów Mickiewicza udziela innej odpowiedzi na pytanie, kim albo czym są dziady. Można nawet powiedzieć więcej. Dziady w twórczości Mickiewicza to coś więcej niż dramat. To coś więcej niż jeden tekst przedstawiający obrzęd ludowy. Dziady to pewna sfera zjawisk, która sytuuje się na granicy tego, co poznawalne i tego, co niepoznawalne. Na granicy życia i śmierci, na granicy oddzielającej żywych od zmarłych. Dziady to hasło wywoławcze w twórczości Mickiewicza, dlatego co nie pozwala się łatwo oswoić i zrozumieć, od czego nie można się uwolnić, bo to coś stale wkracza w nasze życie. Niekiedy w dyskusjach o literaturze romantycznej powtarza się taką uwagę, że dziady Mickiewicza opowiadają o komunikacji światów, o współpracy żywych ze zmarłymi. To w dużym stopniu prawda, ale warto także pamiętać, że u Mickiewicza chodzi nie tylko o zgodną koegzystencję i współpracę żywych ze zmarłymi. Przecież każda z części dziadów dotyczy jakiejś ingerencji w zastany porządek istnienia. Takiej ingerencji, z którą nie wiadomo, co zrobić. Zwróćmy uwagę, że druga część dziadów kończy się na tym, że pojawia się milczące widmo i guślarz wypowiada wtedy słowa to jest nad rozum człowieczy. A chór wygłasza niepokojącą formułę co to będzie, co to będzie. Czwarta część dziadów zbudowana jest również w charakterystyczny sposób. Przychodzi tajemniczy gość do chaty księdza, nawet kulturalnie puka, ale w zakończeniu tego dramatu wcale nie odchodzi, tylko znika. Pierwsza część dramatu kończy się jakby urwaną sekwencją jednego bohatera. Przebóg, co to ma znaczyć? Nie zbliżaj się do mnie, mówi jedna z postaci pierwszej części dziadów. Trzecia część dziadów, jak dobrze wiecie, kończy się rozmową kobiety z guślarzem, której mowa o tajemniczym znamieniu, o owej tajemniczej ranie na czole Konrada. Mówiąc w koniecznym skrócie, dziady Mickiewicza są opowieścią nie tylko o koegzystencji żywych i umarłych, są także opowieścią o nieustannym zmaganiu się z tym, co obce, nieznane, niezrozumiałe i nieoswojone w naszym życiu i w naszej kulturze. Poszczególne części dziadów zaczynają się od scen względnie łagodnych. Przypomnę, że druga część dziadów zaczyna się od chwili obrzędowego skupienia,
czwarta część dziadów od modlitwy przy stole, pierwsza część dziadów od chwili samotnej lektury dziewicy w samotnym pokoju. Trzecia część dziadów zaczyna się od snu głównego bohatera. Warto zauważyć, że każda z tych części kończy się jednak sceną niepokoju, sceną jakiejś ingerencji, w której wkracza to, co nieznane i niezrozumiałe. Tak jak wspomniałem przed chwilą, Mickiewicz w każdej odsłonie dramatu udziela innej odpowiedzi na pytanie, kim lub czym są dziady. Z pewnością w mickiewiczowskim znaczeniu dziady to sfera spotkania znanego z nieznanym. Krótki cytat, żeby zilustrować to zagadnienie, żeby pokazać, jak sam Mickiewicz myślał o swoim projekcie dziadów. Projekcie, który wykracza poza jeden tekst, poza dramat pod tytułem Dziady. W liście do Antoniego Edwarda Odyńca z 1834 roku Mickiewicz pisał, krótki cytat, z dziadów chcę zrobić jedyne dzieło moje warte czytania, jeśli Bóg dozwoli skończyć. Koniec cytatu. Czy pisząc w ten sposób Mickiewicz uznał, że wszystkie pozostałe utwory są niewarte czytania, że można je spalić lub wyrzucić do kosza? Niekoniecznie chodziło tylko o to. Dla Mickiewicza Dziady to nie był jeden dramat, jeden utwór literacki. Wiele wskazuje na to, że Dziady dla Mickiewicza to również projekt literatury, pewien sposób literatury, w którym opowiada się o spotkaniu dwóch światów, dwóch porządków, dwóch rzeczywistości. Warto zwrócić uwagę na przekorę poety, który na początku swojego wielkiego dzieła, Dziadów, tworzonych od początku lat 20., na samym początku w przedmowie daje prostą i łatwą definicję znaczenia słowa dziady, a później całą swoją twórczością komplikuje to znaczenie. Uwikła nas w sieć w różnych znaczeń i sensów słowa dziady. Z jednej strony można powtórzyć za Mickiewiczem, że dziady to obrzęd obchodzony na terenach Litwy, Prus i Kurlandii, ale z drugiej strony mamy trudności, kiedy staramy się powiedzieć, czym były dziady w twórczości Mickiewicza. Możemy powiedzieć tylko sentencjonalnie, że dziady były mobilną formą ekspresji literackiej, a także autoidentyfikacji poetyckiej Mickiewicza. Mimo licznych pytań i wątpliwości przy lekturze poszczególnych części dramatu, warto zwrócić uwagę na fakt, że poeta swoim utworem nie tylko przedstawił obraz ludowego obrzędu. Z punktu widzenia historii literatury ważniejsze jest raczej to, że swoim utworem Mickiewicz w znaczącym stopniu przemodelował sposób widzenia literatury, a także funkcję poezji. Otóż literatura dla poety, dla Mickiewicza to więcej niż przekaźnik idei i więcej niż forma oświecania społeczeństwa. Dziady zakładają pewien związek poezji i magii, skoro opowiadają o dwóch rzeczywistościach, które się stale przenikają, w której jedna ingeruje w drugą. To znaczy, że poeta to nie tylko ten, kto potrafi układać wiersze, lecz także ten, kto potrafi komunikować się ze światami. W drugiej części dramatu Mickiewicz przypisywał takie nadprzyrodzone zdolności ludowemu poecie, którego nazwał guślarzem. A w czasach, kiedy pisał trzecią część dziadów w latach 30., rolę pośrednika między światem a zaświatami, Mickiewicz przypisywał bodaj także samemu sobie. Na koniec jeszcze jeden i ostatni cytat z Mickiewicza, także z roku 1834. Jest to fragment, który Mickiewicz dołączył do przedmowy, który zawarł w przedmowie do francuskiego wydania dramatu Dziady. Cytat. Wiara we wpływ świata niewidzialnego, niematerialnego na sferę ludzkich myśli i działań jest ideą macierzystą poematu polskiego. Rozwija się ona stopniowo w poszczególnych częściach dramatu, przyjmując różne kształty, podług różnicy miejsca i czasu, pisze Mickiewicz. Po upływie 10 lat na wykładach w Collège de France już w latach 40. XIX wieku Mickiewicz powie o sztuce, że jest ona pewnego rodzaju wywoływaniem duchów. Jest czynnością tajemniczą i świętą. Można zakładać, że dla Mickiewicza obrzęd dziadów okazał się literacko atrakcyjny właśnie dlatego, że mógł być metaforą literatury i aktu pisania, który dotyczy tego, co się spotyka na granicy poznawalnego i niepoznawalnego, rzeczywistego i nadprzyrodzonego.